że koncerty walentynkowe okraszone będą takimi utworami, które traktują o miłości. I tak rzeczywiście się stanie. Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej wykona przepiękną uwerturę Fantazję Romeo i Julia Piotra Czajkowskiego oraz suitę z baletu Czarodziejska Miłość Manuela de Falla. Pojawi się także koncert wiolonczelowy Dworzaka. Jest to, wydawałoby się, może nie do końca utwór mówiący właśnie o miłości, a jednak i tutaj znajduje się wpleciona taka miłosna historia. Dworzak w drugiej części tego koncertu wplótł właśnie melodię pieśni, która była ukochaną pieśnią kobiety, którą kochał on z kolei. Była to niestety miłość niespełniona, jednak przez ten koncert jakby przemawia przez każdą jego nutę wielka czułość i wielka emocjonalność. Może Państwo zauważyli, że w tym koncercie nie ma symfonii, chociaż zwykle tak to na naszych koncertach wygląda. Akompaniament do koncertu Dworzaka trudno właśnie zamknąć tylko w takich ramach, ponieważ jest to koncert symfonia tak naprawdę. Partia orkiestry jest tak rozbudowana, że my nie będziemy czuli się zdecydowani jako tutaj tło czy akompaniament, ale będziemy chyba współtworzyć razem ze świetnym solistą, panem Rafałem Kwiatkowskim, ten właśnie koncert. Bardzo cieszymy się również, tak myślę, w imieniu wszystkich muzyków, tak mogę powiedzieć, że zagramy właśnie z panem Rafałem Kwiatkowskim, co pokazuje tylko, jest to młody i wybitny polski wiolonczelista, że legenda nie musi być czymś odległym, czymś wiekowym, bo on już jest legendą i to, że my jako muzycy możemy z taką legendą współpracować, to jest dla nas wielki zaszczyt i fantastyczne jakby pole do rozwoju. Jeszcze jedno może powiem, żeby się za bardzo nie rozgadywać. Jest jeszcze jedna oś poza tą miłością, która łączy te wszystkie kompozycje. Jest to wszystkie te utwory, które wykonamy, pochodzą właściwie z jednego okresu. Właśnie taki XIX wiek, czyli okres jakby szkół narodowych. Wszyscy trzej kompozytorzy reprezentują różne miejsca w Europie. Jest to epoka wyjątkowa, dlatego że tak naprawdę wszystkie te utwory właśnie okresu szkół narodowych stanowią takie hity, mówiąc może troszeczkę kolokwialnie, ale tutaj no, nie ma takich utworów, które są nieznane, niegrane bądź nielubiane. I o ile soliści, instrumentaliści bardzo często chętnie sięgają po taką muzykę romantyczną, ponieważ stwarza ona bardzo szerokie pole do popisu, wolną drogę do własnej interpretacji, podobnie jest w orkiestrze. Jednak o ile solista może sobie pozwolić na bardzo dużą dowolność, my musimy gdzieś wspólnie w zespole, tak samo jest zresztą tutaj w Symfonii Sibeliusa, musimy wspólnie znaleźć jakby jedną drogę interpretacji i gdzieś tam się stopić w takie jedno ciało, w jedną myśl. I o ile jest to bardzo trudne, to satysfakcja jest jeszcze większa niż właśnie wykonując muzykę romantyczną solo.